W sobotę nastąpił finał obchodów 110. rocznicy strajku dzieci wrzesińskich. Wczesnym popołudniem rozpoczął się festyn przed amfiteatrem. Zwieńczeniem dnia był występ zespołu Arka Noego. Tutaj pan redaktor ze mną przed koncertem przeprowadzał wywiad i mówi: jak wy często macie próby? No właśnie się teraz odbywa. Dobrze ta próba brzmi? Ja jestem bardzo szczęśliwy, jak przyjeżdżam z Arką, bo normalnie gram takie rockowe czady, a na Arce to jest zawsze wszystko takie jakieś piękne. Coś nowego chcecie posłuchać? Normalnie tą piosenkę śpiewa Faustyna, ale nie święta Faustyna z Arki. Dzisiaj zaśpiewa jej młodsza siostra Julka. To jest piosenka o świętej Faustynie, która mówiła nam bardzo ważną rzecz i przypominała, że Jezus kocha łobuzów, grzeszników. Można jeszcze ich inaczej nazwać, ale to wystarczy. Jezu, ufam Tobie bardziej niż komukolwiek, bardziej niż sobie. Gotowi? Lider zespołu Robert Friedrich zgodził się na chwilę rozmowy. Ja myślę, wiesz, no, sukces tego zespołu to są nie tylko to, że dzieci śpiewają, ale to, że udało nam się skomponować takie piosenki, które w prosty sposób mówią o bardzo poważnych rzeczach. O życiu, o umieraniu, też się nie boimy śpiewać. I to jest, no, może dzięki temu, że mam dzieci, po prostu często z nimi jestem, rozmawiam, to staram się posługiwać ich językiem i to trafia potem. A okazuje się, że dorośli mają w sobie coś z dziecka i lubią, kiedy się mówi do nich prosto i na temat, a nie robi wokół tego jakieś fabularyzacje i potem na samym końcu nawet autor nie wie, o czym śpiewa. To są proste piosenki, mówią o życiu każdego człowieka, także
to może być ciekawe dla ludzi. Dlatego mimo, że medialnie jesteśmy nieobecni kompletnie, to koncerty Arki cieszą się dużym powodzeniem i gramy co roku 50 koncertów, w tym maju, w czerwcu. Nie? Lada moment szykujemy się do płyty z coverami. Zachęciły mnie dzieciaki w tym roku podczas zimowiska, bo mówią, wujek Maciek z AC Drinkers nagrał covery, a czemu Arka nie nagrywa coverów? Uznałem, że no, dzieci mają genialne pomysły i sięgnąłem do lat 80., do zespołów, które wtedy w Polsce grały. I tak powstaje płyta, na której będą utwory Klausa Mittwocha, Desertera, Armii, Kultu, Manamu, Perfektu, tych wszystkich zespołów, które znamy, kiedy my byliśmy młodsi. No i dzieciaki bardzo chętnie chcą to śpiewać. Myślę, że w ich ustach pewne teksty, oczywiście trzeba zrobić taką solidną weryfikację, która już była, gdzie te teksty nabiorą nowego wymiaru, nowej jakby, będą mówiły o czymś innym. A o tym samym niby, ale w ustach dziecięcych zawsze człowiek refleksje ma inne, kiedy słyszy w ustach dziecięcych tekst. No chociażby Klausa Mittwocha albo, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Może nic nie wyjdzie i tego nie wydamy, a jak wyjdzie fajnie, to chcielibyśmy się tym podzielić. Wkrótce na naszym portalu rozmowa z Arturo Marim, fotografem Jana Pawła II.